W Mikołajkach rozpoczął się jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Tańca Tropicana Cup. Dziś, czyli pierwszego dnia tanecznej imprezy, na parkiecie zmagali się najmłodsi. Wystartowało łącznie 180 młodych par. W piątek odbędą się Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, a w sobotę Mistrzostwa Europy Młodzieży. Teraz organizujemy tutaj w Mikołajkach festiwal tańca Tropicana Cup. Jest to jubileuszowy festiwal i w tym roku jest to największy festiwal, ponieważ jest najwięcej turniejów. W ciągu 4 dni odbędzie się 31 turniejów w różnych stylach, w różnych kategoriach. A największe nasze turnieje odbędą się w piątek i sobota. To są Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. I najważniejszy turniej to są Mistrzostwa Europy Młodzieży, które odbędzie się w sobotę. Poza tym mnóstwo innych kategorii będzie tańczyło, bo też będzie i młodzież, i dzieci, osoby dorosłe, hobbyści. Również będziemy mieli konkurs Miss Ballroom. Także bardzo szeroki wachlarz różnych kategorii tanecznych. Oczywiście jedną z najważniejszych atrakcji właściwie dla tancerzy to jest występ Mistrza Świata Michała Melitowskiego i Anny Leunis. Będzie taki mega show latynoamerykański, który odbędzie się podczas gali wieczornej w sobotę. I to jest chyba najważniejszy klub programu, bo na ten właśnie występ przyjechało tutaj mnóstwo i tancerzy, i kibiców, wielbicieli tańca. Przyjeżdża mnóstwo par właściwie z całej Europy, dlatego właściwie większość to są właśnie obcokrajowcy. Będzie reprezentować nas tutaj 26 krajów i par będzie około 500. Właściwie wszystkich uczestników to jest ponad 1100, bo nie tylko pary, ale też osoby pojedyncze też będą tańczyły, bo będzie taka kategoria Pro-M, czyli tańczy trener ze swoimi tancerzami. To jest jeden trener i tańczy po kolei z kilkoma tancerkami, więc też to są pojedyncze osoby. Na Mistrzostwa Europy Młodzieży zjechało 50 par, na Mistrzostwa Polski 13 par. Dziękuję. I na papierze kolejna. Wymówiła grupa tańczy. Coraz bardziej jest ten taniec znany, lubiany, coraz więcej osób się tym tańcem interesuje i coraz więcej osób chce tańczyć. I nie tylko sportowo, ale również właśnie rekreacyjnie. Także nasz kraj coraz bardziej robi się roztańczony. Mam nadzieję, że tak będzie dalej też w przyszłości. Pod
Podczas tegorocznego Tropicana Cup rozegrany zostanie również trzeci europejski konkurs Miss Ballroom Dancing, w którym jury oceni zarówno umiejętności taneczne, jak i urodę, wdzięk i styl kandydatek. Pary będą zmagać się także w Mistrzostwach Europy w tańcach standardowych w kategorii Youth.